Kleszczowe zapalenie mózgu to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z powikłaniami neurologicznymi. Źródłem infekcji może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza poprzez spożycie niepasteryzowanego mleka zakażonego zwierzęcia lub znacznie rzadziej poprzez transfuzję krwi lub przeszczep narządu od osoby zakażonej. Okres inkubacji choroby wynosi od 7 do 14 dni. W pierwszej fazie zakażenie przebiega bezobjawowo lub wywołuje objawy podobne do grypy. U części osób zakażonych po 7 do 14 dniach dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Może dojść do zapalenia rdzenia kręgowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. U 35 do 58% chorych z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do trwałych powikłań neurologicznych, a u około 1 na 100 chorych zakażenie kończy się zgonem. Co istotne, aktualnie nie jest dostępny skuteczny lek na tą chorobę. W Polsce liczbę zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu szacuje się na 150 do ponad 250 przypadków rocznie. Najwięcej zachorowań obserwuje się w rejonach północno-wschodniej Polski. Sezonowość zachorowań wiąże się z dwoma okresami aktywności kleszcza: dominującym w jesenno-letnim i słabszym jesiennym. Na świecie odnotowuje się rocznie ponad 10 tysięcy zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu, głównie w północno-wschodnich i środkowych regionach Europy oraz w północnych regionach Azji. Szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu nie są refundowane, dlatego zarówno za kwalifikację do szczepienia, jak i za samą szczepionkę trzeba zapłacić. Aby skutecznie ochronić się przed zakażeniem, konieczne jest przyjęcie 3 dawek szczepienia pierwotnego oraz dawek przypominających co 3 do 5 lat. Taki schemat szczepienia skutkuje ponad 95% skutecznością. Szczepionki zalecane są u osób często przebywających w lesie ze względu na pracę lub hobby, szczególnie na terenach z wysoką zapadalnością na chorobę. Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu cechuje wysoka skuteczność. Na 100 szczepionych powyżej 95 osób wytwarza przeciwciała ochronne zabezpieczające przed powikłaniami. Należy jednak pamiętać, że szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu nie chroni przed zakażeniem boreliozą. Po podaniu szczepionki mogą występować miejscowe niepożądane odczyny poszczepienne. Są to głównie przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk, bolesność i zaczerwienienie. Może też rzadko dochodzić do odczynów uogólnionych, jak na przykład przejściowy stan gorączkowy, ogólne osłabienie i objawy grypopodobne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź profil naszego projektu na Facebooku, Instagramie lub TikToku.